father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers rule my number when I'm sleeping at night. Hej, cześć, siemano, witajcie. Hej, z tłumy Michał. Hej, baba, smarno. Serdecznie. Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony Michał i witam was serdecznie w kolejnym Slenderze. Tym razem padło na Slendera, który zwie się Slender Prison, czy jakoś tak. Czyli jak mniemam, przynajmniej wydaje mi się to logiczne, jesteśmy w więzieniu. W więzieniu, którym... Wow, coś tu stoi. Prawdopodobnie w więzieniu, w którym grasuje Slender. Ale co tu jest, ja się pytam? Dlaczego nie mogę wejść na tą kafelkę? Ja chcę wejść na te cztery kafelki, a się nie da. No dobra. Pierwsza ściana, pierwszy bóg. Super. Nie bóg w sensie, że bóg, tylko bóg w sensie, że... No bóg w grze. No rozumiecie. Co to jest? Latarka. To jest podejrzane. Ciekawe, czy zbieramy tutaj karteczki, czy co my tutaj tak naprawdę zbieramy? Nie do końca wiem. Pierwszy raz gram w tego Slendera. Chyba, nie wiem, możliwe, że grałem, ale coś chyba nie kojarzę go, troszeczkę. Pamiętam, że było coś z więzieniem. Był taki motyw w jakimś tam Slenderze o więzieniu. Ale kompletnie nie kojarzę, czy w niego grałem. Czy po prostu tylko oglądałem. I nie wiem, co mamy zbierać. No, latarek się zbierać nie da, kucać się nie da, skakać się nie da. Ale to chyba normalne, nie pamiętam, czy w każdym Slenderze tak było. I jak widzicie, mamy taką szpanerską latareczkę. Kurde, ale włącz je teraz, o. Mamy taką latarkę jakby... Jakby taką latareczkę, nie wiem, jak przy kluczykach na przykład w samochodzie, może taki bajer by zamontowali, to tak samo by ta latareczka wyglądała. Są takie latareczki, nawet miałem chyba taką jedną kiedyś. Ale na razie nadal nie wiem, co mam zbierać i chciałbym się dowiedzieć, bo jestem tego bardzo ciekaw. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. A dobra, tylko w lewo się dojść. Jakieś chińskie znaczki. I nic ciekawego na razie tutaj z tego nie wynika. Dobra, idziemy prosto. Albo tu w lewo, bo to jest kuchnia. W kuchni zawsze są ciekawe rzeczy. Dobra, akurat tutaj nic nie ma. Stówka? Czy mi się wydaje? Stówko! Ale chwila, czy myśmy się tu przypadkiem nie odrodzili? Ja pitole, i tu powinna być ściana. No, kurwa mać. Wiedziałem, że coś spieprzyliśmy. Dobra, idziemy w takim razie do tyłu. Nie spieprzyliśmy, tylko ja spieprzyłem. Bo znowu was oskarżam o rzeczy, których nie zrobiliście. Wejdziemy sobie do środka. Tutaj na przykład... Tutaj... Tu coś jest? Nic tutaj nie widzę. Nic tu nie widu, nie słychu. A Slender ponoć jest. Drabina! Czyżby... Wow, możemy wyjść! No, nie umiesz po drabinie wchodzić? No... To chyba trzeba być jakimś normalnie... Nie wiem jakim. Żeby do jasnej cholery mieć drabinę, jest się w opuszczonym więzieniu. Porozwalane ściany, wie, że Slender, no może nie wie, czy, nie, może wie, może nie. Slender tutaj grasuje, ma do jasnej, ciasnej drabinę, prowadzi ona na zewnątrz
A ten idiota nie może po niej wejść. No, to trzeba być normalnie chyba, nie wiem. Ta gra nie ma sensu. Ta gra naprawdę nie ma sensu. Jak może być kurna drabina, a jej się nie można użyć? O, dobra. Ale nie, to będzie mnie do końca odcinka, będzie mnie to męczyć. Dlaczego jest drabina do jasnej ciasnej i nie mogę do jasnej ciasnej jej użyć do jasnej ciasnej? O! Biuro. Fiu, fiu. Kartka czy zdjęcie? Pick upet, pchoto. Pchoto, to jest pchoto i mogę zbierać pchoto. Myślałem, że kurde, myślałem, że to jest świeże powietrze, a to nie jest świeże powietrze. Co my tu mamy? Chwila, czy myśmy wyszli właśnie z więzienia? Kurde, bo już się boję powoli. O, pchoto! Pchoto! Ale coś mi się wydaje, że to pchoto nas zniszczy i kompletnie i wszystko nam zrobi. Teraz tu wyjdziemy i na 45% jest tu Slender. W pobliżu przynajmniej. Dobra. Skoro go nie widzę, to idę. Póki go nie widzę, to idę, o. Idę tutaj. Czy nam się kolor latarki zmienia zależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy? Czy to nie jest przypadkiem jakiś błąd w tej grze? Nie powinno tak być. Zastrzegam sobie takie coś. Nie podoba mi się to. Jezu, już mi się ręce pocą. Jak ja nie lubię Slenderów. No, całe szczęście, że to już jest jeden z ostatnich. Nie wiem, w ile będę grał tych Slenderów, ale to jest chyba jeden z ostatnich już. Całe kurde szczęście, nie lubię tych Slenderów. Iluzują mnie strasznie. Może nie jest to jakieś super straszne, bo to kurde tylko czasem pojawia się ten gość i takie zzzz. Ale jak już gram, to do jasnej cholery wczuwam się w tą postać i robi mi się przykro, jak pojawia się Slender i po prostu się boję. Jakie wytłumaczenie? Dobra, to wytłumaczenie nie miało sensu. Ale zawsze coś. Lepszy ryc niż nic. Kurde! Nie lubię się tak rozglądać w Slenderze, to jest nieprzyjemny efekt. Tam byliśmy. Kurde, byliśmy już, poznaję to miejsce. Dobra, to teraz pójdziemy prosto, bo tam skręciliśmy chyba w lewo tutaj. Nie patrzę. Dobra, patrzę. Tu skręciliśmy chyba w lewo, to teraz pójdziemy prosto. Nie patrzę. Nie patrzę, jak są zakręty, bo się boję, że będzie Slender. Nie patrzę. What the fuck? Przepraszam, kurde, wystraszyłem się. Jezus, ja myślę, że się sąsiedzi również wystraszyli, że tak krzyknęłem, a... Nie, ja kończę z tymi Slenderami. Ja myślę, że to było zacząłem się jąkać. Myślę, że to był ostatni Slender, w jakiego grałem. I został nam chyba już tylko jeden, albo dwa. I teraz kwestionuję, czy będę w nie grał, czy dam sobie siana. No nie wiem, dobra. To zdecyduję innym razem, ale nie mam na razie siły, żeby ponownie zagrać w tego samego Slendera. Mam dzisiaj jakieś załamanie psychiczne prawdopodobnie, że nie mogę po prostu zwykłego, no nie wiem, szokera zwykłego, takiego drobnego wytrzymać i drę mordę jak idiota. Dobra. Troszeczkę mnie poterpało, już się powoli uspokajam. Jeśli obejrzeliście i wam się spodobało, możecie zrobić co chcecie, co wam się żywnie podoba. Ja pasuję. Zobaczymy, czy będą jeszcze więcej Slenderów. Na pewno was o tym poinformuję. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć, pa, pa.